Na tego typu imprezach Polska, jeżeli już awansowała, zawsze grała, przynajmniej w ostatnich latach, 3 mecze na literę O. O otwarcia, o wszystko i o honor. Jutro pierwszy z nich, mamy nadzieję, że jeden nie z 3, a 5, a może nawet 6 na Mistrzostwach Świata w Rosji. No, skoro mamy Lewandowskiego, skoro mamy Nawałkę, skoro mamy Sławka Peszkę, skoro na trybunach mamy wszystko co najlepsze, czyli Mateusza Morawieckiego, to znaczy, że nie pojechaliśmy robić na Mundialu za kelnerów. Ja tylko nie wiem za bardzo, co oznacza dokładnie motto naszej reprezentacji. Polska, dawaj. Co dawaj? Może 100 milionów, które kiedyś obiecał nam Lech Wałęsa, a o których do dziś śpiewa mi w głowie Kazik Staszewski. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, dlaczego dewiza naszej kadry nie jest po polsku, ale no, piłkarze to przecież nie są jakieś Mickiewicze czy Norwidy. Nie trzeba mówić po polsku dobrze, żeby być mistrzem świata w piłce nożnej, ale czy to możliwe, że będziemy mistrzem świata w piłce nożnej, opowie być może najlepszy piłkarz wśród samorządowców, prezydentów miast Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Jutro w Radiu Piekary Marcin Zasada. Zapraszam na godzinę 7:30. Radio Piekary.